Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie grozy.

Edgar Allan Poe, opowieść Artura Gordona Pyma, znan taket. Rozdział 9. Na szczęście, przywiązaliśmy się jeszcze przed nadejściem nocy do szczątków windy kotwicznej i leżeliśmy przytuleni do pokładu. Ta ostrożność ocaliła nas od zagłady. Runął na nas olbrzymi bałwan i wszyscy czterej byliśmy mniej lub więcej ogłuszeni kolosalnym ciężarem wody, który nas literalnie zgniótł. Kiedy wreszcie woda spłynęła, czuliśmy się zupełnie zdruzgotani. Gdy tylko zdołałem odetchnąć, zawołałem jak mogłem najgłośniej na moich towarzyszy niedoli, odpowiedział tylko August. Koniec nadchodzi, mówił. Polećmy duszę Bogu. Po pewnym czasie i tamci odzyskali mowę, zachęcali nas do odwagi, tłumacząc, że zatonięcie brygu jest niepodobieństwem ze względu na rodzaj jego ładunku i że z całą pewnością można się spodziewać uspokojenia burzy przed ranem. Słowa te ożywiły mnie na nowo, było bowiem istotnie rzeczą jasną, że okręt naładowany pustymi baryłkami nie może zatonąć. Dotychczas nie zastanowiłem się nad tym, nie bogąc ze strachu skupić myśli i uważałem zatonięcie za najbliższe i najgroźniejsze niebezpieczeństwo. Pokrzepiony nadzieją, skorzystałem z każdej odpowiedniej chwili, aby zacisnąć linę, którą byłem przywiązany do resztek windy kotwicznej i wkrótce przekonałem się, że moi towarzysze czynili to samo. Noc była okropnie ciemna. I niepodobno opisać straszliwego chaosu, jaki nas otaczał, pokład brygu znajdował się na jednym poziomie z powierzchnią morza i byliśmy stale otoczeni olbrzymim wałem piany, której część przelewała się co chwila przez nas. Bez przesady mogłem powiedzieć, że przez dwie sekundy na trzy znajdowaliśmy się pod wodą. Pomimo że leżeliśmy tuż obok siebie, nie mogliśmy ani widzieć się nawzajem, ani też dostrzec niczego na brygu, z którym razem doznawaliśmy tak niemiłosiernych wstrząsów. Od czasu do czasu nawoływaliśmy się wzajemnie, chcąc sobie dodać otuchy i pocieszyć tego, który w danej chwili najwięcej pociechy potrzebował. August był tak osłabiony, że najbardziej lękaliśmy się o niego. Ze zranioną prawą ręką nie mógł zapewne dobrze zacieśnić sznurów i obawialiśmy się, że w każdej chwili zostanie zmyty za burtę, a o niesieniu mu jakiejkolwiek pomocy ani mowy być nie mogło. Na szczęście miał on najlepsze miejsce z nas wszystkich, gdyż górną część ciała osłaniały mu szczątki windy, przez co siła fal uderzających w niego była znacznie mniejsza. W każdym innym położeniu nie wybrał go, lecz dostał się tam przypadkiem. Z nadejściem ranka już byłby nie żył. Dzięki bardzo silnemu nachyleniu brygu groziły nam uderzenia fal w znacznie mniejszym stopniu niż miałoby to miejsce w innym położeniu. Bryg, jak już wspomniałem, leżał całkiem na boku. Woda sięgała stale do połowy pokładu. Fale odbijały się tylko od Sterburty i obryzgiwały dopiero wtedy nas. Te, zaś, które przychodziły z drugiej strony, uderzały nas w plecy, gdyż leżeliśmy twarzą do pokładu, co nie groziło nam zerwaniem lin. Przetrwaliśmy w tym strasznym położeniu aż do nadejścia dnia, który pozwolił nam ujrzeć wreszcie całą grozę sytuacji. Bryk był tylko kawałem drewna rzucanym na wszystkie strony przez rozhukane fale. Wiatr, zamiast się uciszyć, przybierał bezustannie na sile i w końcu wzmógł się do rozmiarów prawdziwego orkanu. Nie mieliśmy żadnych widoków ocalenia. Przez kilka następnych godzin nie odzywaliśmy się ani słowem, spodziewając się każdej chwili, że albo pęknął przytrzymujące nas liny, albo fala zmyje szczątki windy, albo wreszcie któryś z ogromnych bałwanów ryczących wokół nas zanurzy nasz wrak tak głęboko, że utoniemy przed ponownym wydostaniem się na powierzchnię. Jednakże miłosierdzie Boże ocaliło nas od wszystkich tych niebezpieczeństw i około południa powitały nas pierwsze promienie błogosławionego słońca. Wkrótce potem wiatr zaczął słabnąć i August odezwał się po raz pierwszy od poprzedniego wieczora, pytając Petersa leżącego przy nim, czy jest jakaś nadzieja ocalenia. Z początku. Nie było odpowiedzi i wszyscy myśleliśmy, że metys utonął zalany wodą tam, gdzie leżał, ale wkrótce ku naszej radości przemówił, aczkolwiek bardzo słabym głosem. Powiedział, że strasznie cierpi, gdyż ścisnął się zbyt silnie szturem w pasie i że musi albo rozluźnić pęta, albo zginąć, bo nie zniesie dłużej takiej tortury. Byliśmy tym bardzo zaniepokojeni i żałowaliśmy Petersa z całego serca, ale nie było ani mowy o niesieniu pomocy, gdyż co chwila zalewały nas fale. Zachęcaliśmy go do odważnego znoszenia cierpień, obiecując przy pierwszej dogodnej sposobności przyjść mu z pomocą. Odpowiedział, że wkrótce będzie już za późno, że zanim się ta sposobność nadarzy, dawno już skona z bólów. Potem jęczał jeszcze przez kilka minut i wreszcie umilkł. Myśleliśmy wszyscy, że umarł. Nad wieczorem morze uspokoiło się znacznie i wiatr też stracił na sile, choć ciągle jeszcze doł mocno. Żaden z moich towarzyszy nie odzywał się już od kilku godzin. Zawołałem naprzód na Augusta, ale odpowiedź była tak słaba, że nic nie mogłem zrozumieć. Odezwałem się wtedy do Petersa, a potem do Parkera, ale nie odpowiedzieli ani słowem. Wkrótce potem. Popadłem w stan półprzytomności, w którym najrozkoszniejsze i najpiękniejsze obrazy przesuwały się w moim umyśle zielone drzewa, falujące łany, dojrzałego zboża, orszaki tańczących dziewcząt, szwadrony kawalerii i inne zjawiska. Pamiętam, że we wszystkich widzeniach ruch odgrywał największą rolę. Nie śniłem wcale o przedmiotach nieruchomych jak dom albo góra, tylko o wiatrakach, okrętach, wielkich ptakach, balonach, jeźdźcach, pojazdach pędzących niesłychanie szybko i innych ruchomych przedmiotach, które z błyskawiczną szybkością ukazywały mi się w nieskończonej serii. Gdy się ocknąłem z tego stanu, słońce było już od godziny, jak mi się zdawało, na niebie. Tylko z wielką trudnością zdołałem sobie przypomnieć szczegóły mego położenia i przez pewien czas byłem najmocniej przekonany, że jestem jeszcze ciągle w ładowni brygu, a ciało Parker'a, leżące obok mnie, brałem uparcie za tygrysa. Gdy wreszcie zupełnie odzyskałem zmysły, spostrzegłem, że poprzedni orkan jest już tylko słabą bryzą, a może jest prawie całkiem spokojne. Moja lewa ręka wyrwała się z więzów i była silnie zraniona, powyżej łokcia, a dłoni i palca prawej były okropnie spuchnięte skutek zaciśnięcia sznurem. Ogromne cierpienia sprawiał mi także drugi sznur, którym się owiązałem w pasie i który teraz zaciśnięty był do niemożliwości. Patrząc na moich towarzyszy, przekonałem się, że Peter żyje, chociaż był tak okrutnie ściśnięty liną w pasie, że wyglądał jak przecięty we dwoje. Zaledwie się poruszyłem, zrobił słaby ruch, wskazując mi na sznur. August nie dawał znaku życia. Leżąc cały zgięty i potłuczony pod resztkami windy. Parker zobaczył, że się ruszam i natychmiast zapytał, czy mam dość sił, aby go uwolnić z jego położenia. Mówiąc, że jeśli zdobędę się na wysiłek rozwiązania go, może jeszcze będziemy mogli ocalić życie, w przeciwnym zaś wypadku wszyscy zginiemy, powiedziałem mu, żeby był spokojny, a ja spróbuję go rozwiązać. Obmacawszy kieszenie spodni, znalazłem scyzoryk, który udało mi się otworzyć po kilku nieudanych próbach. Lewą ręką rozciąłem więzy krępujący prawe ramię, a następnie przeciąłem resztę sznurów. Chcąc jednak ruszyć się z miejsca, spostrzegłem, że nogi odmawiają mi posłuszeństwa i że nie mogę się podnieść. Nie mogłem także poruszać prawym ramieniem. Gdy oznajmiłem to Petersowi, poradził mi, abym spokojnie posiedział kilka minut, trzymając się lewą ręką windy, a krew zacznie prawidłowo krążyć. Posłuchałem jego rady i istotnie odrętwienie zaczęło stopniowo osłabnąć. Wkrótce mogłem poruszać naprzód jedną, potem drugą nogą, po pewnym zaś czasie odzyskałem częściowo władzę i w prawym ramieniu. Wtedy, nie próbując powstać, podpełzłem z wielką ostrożnością do Parkera i rozciąłem mu więzy. Po krótkim czasie odzyskał i on częściowo władzę w rękach i nogach. Teraz jak najszybciej przecięliśmy linę, którą był okręcony Peters przetarła ona w pasie jego wełniane spodnie i dwie koszule i wyrznęła się w żywe ciało, którego po przecięciu liny obficie trysnęła krew. Ale zaledwieśmy to uczynili, Peter, doznawszy nagłej ulgi, zaczął mówić i poruszać się nawet daleko swobodniej niż ja i Parker, co zawdzięczał prawdopodobnie temu mimowolnemu upustowi krwi. August natomiast nie dawał znaku życia i mieliśmy słabą nadzieję, by przyszedł do siebie. Podszedłszy jednak do niego, przekonaliśmy się, że tylko zemdlał z utraty krwi, gdyż woda zerwała bandaże, którymi owinęliśmy mu ramię. Żaden ze sznurów, którymi był przywiązany do braszpilu, nie był do tego stopnia zacieśniony, by mógł spowodować śmierć. Uwolniwszy go z lin i wyciągnąwszy spod windy, położyliśmy go w suchym miejscu na zawiecznej, głową w dół i zaczęliśmy we trójkę energicznie rozcierać jego ciało. W jakie pół godziny przyszedł trochę do siebie, ale dopiero następnego ranka zaczął nas rozpoznawać i przemówił. Podczas tych zajęć zapadła noc. Niebo zaciągnęło się chmurami, a myśmy drżeli ze strachu przed nową burzą, gdyż wobec naszego zupełnego wyczerpania nic by nas już nie ocaliło od zagłady. Na szczęście jednak przez całą noc pogoda była możliwa, a morze uspokajało się z minut na minutę, także odzyskaliśmy wreszcie nadzieję utrzymania się przy życiu. Łagodna bryza wiała ciągle z północnego zachodu, ale nie było wcale zimno. Ponieważ August jeszcze ciągle nie miał dość siły, aby się sam utrzymać, przywiązaliśmy go starannie, aby przy silniejszym wstrząśnięciu nie spadł za burtą. Wobec nas podobna ostrożność była już zbyteczna. Siedzieliśmy teraz przytuleni do siebie trzymając się kawałków lin, windy kotwicznej, naradzaliśmy się nad sposobami wyjścia z okropnego położenia. Pozwoliliśmy sobie nawet na taki komfort, jak zdjęcie i wyrzęcie ubrań. Gdyśmy je włożyli z powrotem, wydały się nam dziwnie ciepłe i przyjemne, i przyczyniły się niemało do odzyskania sił. Następnie zdjęliśmy ubranie z augusta i uczyniliśmy to samo, a i on doznał natychmiastowej ulgi. Najbardziej jednak trapił nas głód i pragnienie. A gdyśmy przemyśliwali nad sposobem ich zaspokojenia, serca przestawały nam bić i żałowaliśmy, żeśmy umknęli mniej okropnej śmierci przez zatonięcie. Usiłowaliśmy jednak pocieszać się nadzieją, że wkrótce zabierze nas jakiś napotkany okręt. I dodawaliśmy sobie wzajemnie odwagi do zniesienia wszystkich cierpień, jakie nam jeszcze były przeznaczone. Zabłysnął wreszcie ranek, 14 lipca. Pogoda była jeszcze wciąż piękna i łagodna, ze stałą, choć bardzo słabą bryzą z północnego zachodu. Morze było zupełnie spokojne, ponieważ z niewiadomej przyczyny bryk znacznie się wyprostował. Pokład był stosunkowo suchy i mogliśmy chodzić po nim zupełnie swobodnie. Trzy dni i trzy noce pozostawialiśmy już bez jadła i napoju. Trzeba było koniecznie spróbować, czy nie uda się wydostać czego z dołu. Ponieważ jednak bryk był pełen wody, wzięliśmy się do dzieła bez większej ochoty, nie licząc prawie na możliwość wydobycia czegoś. Zrobiliśmy rodzaj grabi, wbijając kilka gwoździ wyrwanych z resztek budki nad trapem do dwóch kawałków drzewa. Złożyliśmy je na krzyż i umocowawszy na końcu sznura wrzuciliśmy do kabiny, przesuwając tym przyrządem tu i ówdzie ze słabą nadzieją, że może zaczepimy o coś, czym się będziemy mogli pożywić lub przynajmniej co nam dopomoże do zdobycia żywności. Spędziliśmy znaczną część poranka przy tym zajęciu, jednakowoż bezskutecznie. Wyłowiliśmy tylko kilka koców, które z łatwością zaczepiły się o gwoździe. Przyrząd nasz był tak niezgrabny i prymitywny, że nie mogliśmy liczyć na lepsze rezultaty. Potem szukaliśmy ratunków kubryku, również bez skutku, i zaczęliśmy się już poddawać rozpaczy, gdy Peters nagle wpadł na myśl nurkowania do kajuty. Powitaliśmy ten projekt z radością i zachwytem, jaki tylko może wzbudzić w ludzkim sercu odzyskana nadzieja. Dirk zdjął natychmiast ubranie, z wyjątkiem spodni, po czym opasaliśmy go pod ramionami mocnym sznurem, tak aby się nie mógł wyśliznąć. Przedsięwzięcie przedstawiało wiele trudności i niebezpieczeństw. Nie mogliśmy się spodziewać znalezienia zapasów żywności w samej kajucie. Nurek musiał zatem, osiągnąwszy dno, Skierować się w prawo, przejść 10 do 12 stóp ciasnym korytarzykiem wiodącym do spiżarni, nabrać żywności i nie oddychając powrócić tą samą drogą. Gdy wszystko było gotowe, Peters zeszedł po trapie, dopóki woda nie dosięgała mu do brody. Potem zanurzył się głową naprzód, skręcił w prawo i usiłował wejść do spiżarni. Nie miał jednak szczęścia przy tej pierwszej próbie. Gdy upłynęło pół minuty, uczuliśmy gwałtowne szarpnięcie sznurem. Był to umówiony znak, po którym mieliśmy go wyciągnąć na wierzch. Pociągnęliśmy natychmiast, ale tak nieostrożnie, że potłukliśmy go okropnie o trap. Nie przyniósł ze sobą niczego i w korytarzu przeszedł tylko bardzo mało przestrzeń, bo musiał bezustannie walczyć z wodą unoszącą go do góry. Po wyjściu z kabiny był ogromnie wyczerpany i musiał odpoczywać dobrych 15 minut, zanim się odważył powrócić do kajuty. Druga próba była jeszcze bardziej nieszczęśliwa, gdyż zostawał tak długo pod wodą, nie dając znaku, że wreszcie zaniepokojeni wyciągnęliśmy go sami. Był na pół żywy, jak utrzymywał, szarpał już kilka razy sznurem, a myśmy tego nie czuli. Prawdopodobnie przyczyną była balustrada u dołu drabiny o którą zaczepiła się Lina. Ta balustrada stanowiła taką przeszkodę, że postanowiliśmy ją zwalić, zanim przystąpimy do dalszych prób. Ponieważ nie mieliśmy żadnych narzędzi, zeszliśmy wszyscy czterej, jak tylko można było najgłębiej i pchając wspólnymi siłami, zdołaliśmy ją wreszcie obalić. Trzecia próba okazała się równie bezskuteczna jak dwie poprzednie, i było jasne, że nie uzyskamy niczego z powodu naporu wody unoszącej nurka w górę. Trzeba było zatem zaopatrzyć go w jakiś duży ciężar. Długo patrzyliśmy wokoło siebie, szukając czegoś, co by mogło posłużyć do tego celu i odkryliśmy wreszcie jeden łańcuch od windy, tak rozluźniony, że oderwaliśmy go z łatwością. Peters uwiązał go mocno u jednej z kostek i po raz czwarty skoczył w wodę. Tym razem dotarł do drzwi spiżarni, ale ku wielkiemu zmartwieniu Zastał je zamknięte i musiał powrócić, nie mogąc nawet przy największym wysiłku wytrzymać pod wodą dłużej niż minutę. Nasza sytuacja przedstawiała się wręcz rozpaczliwie. Obaj z Augustem nie mogliśmy powstrzymać się od łez, widząc dookoła same trudności, a żadnej nadziei. Ale słabość nasza nie trwała długo. Uklękliśmy i błagaliśmy Boga o pomoc w wielu niebezpieczeństwach, jakie nas jeszcze czekają. Po czym ze wznowioną nadzieją, wzmocnieni i pokrzepieni na duchu wstaliśmy, aby się naradzić nad sposobami ocalenia. Tłumaczenie Marian Stemar Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski.